Avenger 125, fabryka Apollo Motors, silnik z półautomatyczną trzybiegową skrzynią biegów, pojazd wyposażony oczywiście w bieg wsteczny, 8-calowe koła z bardzo ładną oponką. Wahacze smarowane za pośrednictwem kalamitki. Połączenia kulowe z możliwością regulacji kąta, koła, hamulce, przód, jak i tył hydrauliczne. Pełne oświetlenie LED-owe przednich i tylnych świateł. Osłony dłoni, lusterka, oparcie, bagażnik wyłożony plastikiem, zapobiegający rysowaniu się. Biegi zmieniamy za pomocą dźwigni nożnej. Jak wcześniej mówiłem, trzy biegi do przodu i wsteczny. Silnik chłodzony powietrzem. Tylny wahacz wykonany z solidnego profila. Tylna oś mocowana za pośrednictwem mimośrodu, co bardzo fajnie reguluje się łańcuch. Wyposażony w rolkę napinającą łańcuch. Łańcuch wzmocniony 428H. Basowy, bardzo ładnie brzmiący wydech. Lampa tylna również LED-owa. Tylny wahacz, jak widać tutaj na podwójnych tulejkach, smarowanych również za pośrednictwem kalamitek. Silnik zawieszony, co bardzo spotykane w pojazdach w tej pojemności, na poduszkach gumowych, co zapobiega przenoszeniu drgań na kierownicę, siedzenie, komfort jazdy dzięki temu jest dużo przyjemniejszy. Amortyzatory gazowe z przodu jak i z tyłu, z bardzo ładnym tłumieniem. Zachęcamy do zakupu.